Cześć. Dzisiaj chciałem Wam pokazać figurkę Jetfire albo Skyfire, jak to woli. Używam dwóch nazw, ponieważ ta postać oryginalnie także posiadała dwie nazwy. A działo się tak dlatego, że w serialu posiadała imię Skyfire, a jako figurka posiadała imię Jetfire. Powodem tego było, ponieważ postać była wzorowana na... W zasadzie nie była wzorowana, tylko była po prostu przerobioną wersją z Macrossa, która została stworzona przez Bandai, jeśli się nie mylę. I twórca serialu animowanego, albo Takara, po prostu nie chciała promować konkurencji. Dlatego w serialu mieliśmy zupełnie inny model niż taki, jakim była figurka. W serialu pokażę Wam zdjęcie, jak to wyglądało. A figurka wyglądała tak. Więc tu mamy coś, co nawiązuje do tych dwóch jakby wersji. To jest Jetfire, będę nazwał go Jetfire, po prostu tak mi jest wygodniej. Uzbrojony, także tak samo jak wersja figurkowa, ma on pancerz, który można nakładać. Po przesunięciu tego wysuwają się działa. Także mamy tu dwa działa, tu dwa działa, tu dwa działa. Małe działka, także jest uzbrojony po brzegi. Te frastery się ruszają. Ma chowane podwozie. Bardzo fajna figurka. Pokażę Wam go może bez tego całego pancerzenia. Z opisu, jeśli się nie mylę, wynika, że ten dodatkowy pancerz był używany, żeby wejść po prostu poza atmosferę, więc w atmosferze planety wydaje mi się, że tego nie miał, chociaż używane jest to także w trybie robota. Także zdejmujemy ten pancerz, zdejmujemy także te dwa działka. I mamy coś takiego. To działko można zostawić, ponieważ jest to jakby główna broń robota bez pancerza, także zostawiam to. Te części możemy podnieść. Skrzydła możemy trochę też rozszerzyć, żeby mieć troszeczkę inną formę myśliwca. I mamy coś takiego. Bardzo fajny pojazd. Szybka jest przezroczysta. Przód jest dziwny, ponieważ nie jest jakby aerodynamiczny. Ale potrafię sobie wyobrazić, że załóżmy generuje to jakieś pole, które niweluje tarcie czy coś takiego, jako że Jetfire jako postać jest bardzo zaawansowany technologicznie. Więc być może zamiast używać po prostu zwykłego metalu, jak żeby przeciwstawić się tarciu, to po prostu generuje jakieś pole. No i właściwie to tak wygląda troszeczkę. Także tutaj mamy takie działka. Niestety po każdej stronie jedno z nich mam urwane. I zamienię go tak jakby w połowie. Mamy jakby hełm, który jest używany. Dlaczego, to opowiem później, ale zdejmę go teraz, żeby Wam pokazać, że i bez niego figurka może się transformować. Mamy tu taki malutki prześwit, ale mimo wszystko wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że nie jest to wszystko zbyt jasne. Staram się troszeczkę uszyć światło, żeby nie ta biel wyglądała lepiej. O, mam nadzieję, że teraz wszystko będzie bardziej widoczne. Także tak to wygląda. Założę na razie ten hełm z powrotem. Figurka ta wyszła, jeśli się nie mylę, w 2002-2003, jakoś tak. Także ma już parę lat. Pojawiła się także nowa wersja tej postaci, której nie do końca akceptuję, nie do końca mi się podoba, ale opowiem o tym trochę później. Przejdźmy może do transformacji i wspomnę też, że może ona przebiegać z tym pancerzem, także nie muszę jego zdejmować, ale zdjąłem to, żeby pokazać Wam po prostu te dwa tryby. Transformacja jest dosyć przyjemna. Nie jest jakoś zbyt prosta, ale nie jest też jakoś super skomplikowana. Co ważne dla mnie jest, dziób jakby samolotu tworzy klatkę piersiową. Także jest to wierne temu, co widzimy w serialu. Co ostatnio jakby jest tendencja, żeby takie rzeczy pomijać, co jakby jest dla mnie bardzo złym posunięciem. To bierzemy do góry. Ten pancerz montujemy na plecach.
I te dwa działka możemy zostawić jako osobne, ale możemy je także połączyć jakby w jedną całość i tak właśnie zrobię. Mam wtedy takie jedno podwójne działko. I mamy stopy. Stopy niestety sprawiają pewien problem, ponieważ jakby ciężko utrzymać w nim jakby balans figurki z nimi. Ale zaraz wam to pokażę. I jak widzicie teraz, figurka ma głowę z takim jakby maską. Pokażę wam może bliżej. Tak wygląda głowa jakby z maską i jest to nawiązanie do wersji figurkowej z lat 80., gdzie właśnie mniej więcej taką głowę miała figurka. W serialu wyglądała ona inaczej, ponieważ miała zwykłą twarz, więc jakby dali taką opcję, także jest to jakby gratka dla fanów i serialu, i figurki, ponieważ ten hełm można zdjąć. I pod spodem mam bardzo ładną twarz, przypominającą to, jak wyglądała postać w serialu. Ja osobiście wolę wersję serialową. Starsza figurka niezbyt przypadła mi do gustu. Twarz jest bardzo ładna i posiada bardzo ładny light piping. Może teraz tego nie widać, ponieważ odsunąłem większość świateł, ale musicie mi uwierzyć, że naprawdę fajnie te oczy można podświetlić, kiedy się je odpowiednio ustawi pod światło. Tak wygląda Jetfire w wersji nieuzbrojonej. W tej jakby formie trzyma jakby swoje... Te skrzydła można ustawić jak to woli. W tej jakby formie bez problemu trzyma balans, także można go ustawiać i się nie przewróci. Minusem sporym niestety jest jakby, że ręce są tutaj wzdłuż ciała. Jeżeli chce się je ustawić dalej, to mamy tylko dostępny taki staw skokowy, więc jesteśmy jakby ograniczeni do takich rąk lub po prostu jakiejś takiej dziwnej pozy. Także ma to trochę, nawiązuje to trochę do figurek Combiner Wars. Ale ja osobiście lubię, kiedy moje figurki stoją na baczność, więc z tym nie mam problemu. Ten hełm jako jedyny nie ma jakby miejsca, gdzie można go umieścić, ale znalazłem sposób, żeby go po prostu trzymać na figurce i go wam pokażę teraz. Dołączę może dodatkowe uzbrojenie, czyli te dwie wyrzutnie oraz ten duży moduł. Żeby go dobrze zablokować, odłączam tą część tak w połowie transformacji, żeby móc podeprzeć ją pod spodem palcem, ponieważ czasami jest to problematyczne. Tak wygląda figurka ze swoim pancerzem. Jak widać, ta konstrukcja na plecach jest ogromna. Umieszczę na chwilę hełm, żeby pokazać wam, jak to wygląda. Tak było. Już teraz mamy pewne problemy z balansem. Także jak widzicie, jeżeli dobrze nie ustawi się nóg, to figurka niezbyt pewnie stoi. A jest to spowodowane tym po prostu, że stopy mają taki dziwny kształt. Trzeba mieć to na uwadze. Jak widzicie, zbalansowanie w takiej formie jest dosyć problematyczne przez te nogi właśnie. Dodatkowo w tej formie posiada także tryb ataku. A jeżeli przesuniemy to w dół, tak jak wcześniej, wysuną nam się te działa. Dzięki takim jointom możemy je przesunąć do przodu. Także mamy coś takiego, co naprawdę robi wrażenie. Także możemy przekształcić figurkę w tryb bojowy, powiedzmy. Ja osobiście jakby nie lubię tego hełmu i trzymam go w takim trybie neutralnym. Także ustawię to tak, jak ja lubię. Te działka na ramionach także dziwnie wyglądają. Więc jakby wyglądają też dobrze bez tych długich rakiet, także do celów jakby ekspozycyjnych raczej nie używam tych rakiet, więc odsuwam je na bok, ponieważ wystarczająco dobrze wygląda z samymi tymi jakby modułami na przedramionach. I jeżeli chodzi o tą głowę, tutaj mamy taką część, która jest używana do, no, do niczego, po prostu jest takim jointem, ale idealnie pasuje na to, żeby ten hełm nasunąć i zablokować w ten sposób. Nie wiem, czy to jest zamierzane, czy nie, ale sprawdza się naprawdę dobrze. Właśnie w ten sposób prezentuję swojego Jetfire'a. I powodem, dla którego nie lubię tej nowej figurki, nowej wersji, jest to, że po prostu ma oszukaną transformację.
Chodzi o to, że po prostu, że jego klatka piersiowa, która powinna być kokpitem samolotu, tak naprawdę jest sztucznym kokpitem, a prawdziwy kokpit jest na plecach. Więc dla mnie to się troszeczkę mija z celem. Że jak coś po prostu ma nazwę Transformer, to uważam, że powinno się jakby zmieniać z jednej formy w drugą, a nie jakby tak oszukiwać. Także, no i według mnie także jest po prostu za mało skomplikowana jak na swój rozmiar. Ta mimo, że jest o wiele mniejsza od tego Jetfire'a, ponieważ ten Jetfire nowy jest, zakładam, no, nawet nie widzicie tego, ale no, co najmniej wzrostu tego, albo jeszcze wyższy, to po prostu brakuje mu jakby według mnie detali wizualnie. Nie miałem go osobiście w rękach, ale no tyle mogę wywnioskować na podstawie tego, co widziałem. Także ta figurka wygrała, jeśli się nie mylę, miano najlepszej zabawki roku na swoim czasie, kiedy była po prostu w sklepach. Także warto ją mieć i zachęcam Was do zapoznania się z nią. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następny.